W roku 2004 sąd w Kalmar w Szwecji skazał pastora Åke Green na karę więzienia. Wszystko działo się z tego powodu, że pastor postanowił wygłosić kazanie oparte na tekstach biblijnych, które dotyczyło homoseksualizmu, grzechu sodomii. I opierając się na przesłaniu biblijnym, pastor w mocnych słowach opowiedział, co Pismo Święte na temat homoseksualizmu i sodomii, czy sodomii homoseksualizmu sądzi. I to był powód, dla którego sąd w Kalmar skazał go na karę więzienia, ponieważ 2 tygodnie przed wygłoszeniem tego kazania wprowadzono w Szwecji prawo, które zabrania mówić jakichkolwiek negatywnych rzeczy wobec homoseksualistów. Cała sprawa nabrała rozgłosu i to światowego, ponieważ wielu ludzi zaczęło ujmować się za pastorem, między innymi moi bracia z klasztoru wtedy w Poznaniu i ja sam napisaliśmy protest do ambasady szwedzkiej i do króla szwedzkiego, że mamy tu do czynienia z jak najbardziej prymitywną formą pogwałcenia podstawowych praw obywatelskich. Potem, kiedy udzielałem wywiadu dla jednego z dzienników sztokholmskich, powiedziałem, że w całej sprawie problem polega na tym, że mamy do czynienia z antynomią wolności, czyli dwie wolności zostały zderzone z sobą, przeciwstawione sobie i ktoś arbitralnie rozstrzygnął, że wolność wynikająca z prawa nadanego homoseksualistom, że nie można niczego negatywnego o nich mówić, okazała się być wolnością ważniejszą od wolności religijnej i swobodnego głoszenia prawd, w które się wierzy. Po drugie, zwróciłem uwagę na to, że jeśli w ustawie zasadniczej zagwarantowano dodatkowe prawo homoseksualistom, to mamy do czynienia z promowaniem pewnej grupy, ze stwarzaniem sytuacji, w której ona ma większe prawa, wręcz przywileje w stosunku do innych, ponieważ każda ustawa zasadnicza, nowoczesna ustawa zasadnicza, chroni dobra osobiste każdego obywatela. Więc dlaczego akurat wyróżniać homoseksualistów? Bóg raczy wiedzieć. Dlaczego o tym opowiadam? Ponieważ od roku 2004 minęło troszkę czasu i cała sprawa przywędrowała do Polski, w tym znaczeniu, że i my w Polsce zaczynamy przerabiać te same problemy, te same zjawiska. Gorącym tematem ostatnich 2 dni jest wypowiedź pana prezydenta Lecha Wałęsy, która dotyczyła tego, że on sadzałby homoseksualistów w ostatniej ławce w Sejmie albo nawet za murem, jak powiedział. Zrobiła się wokół tego burza. Oczywiście wypowiedź należy uznać za w całokształcie, za niefortunną. Niemniej prezydent w sobie właściwy sposób starał się zwrócić uwagę na te problemy, o których powiedziałem, a które ujawniły się w przypadku pastora Greena. Oto mniejszość zaczyna decydować o większości. Wszyscy krzyczą w głos, że w demokracji ważne jest to, aby większość szanowała prawa mniejszości, ale nikt nie chce głośno mówić, że zagrożeniem demokracji jest dyktatura mniejszości, która może się zdarzyć. Co więcej, zdarza się i przypadek pastora Greena jest jednym z wielu tego typu przypadków, jakie zdarzają się, więc problem jest realny i problem istnieje. Oczywiście nie jest rzeczą trendy mówić o tym, bo można bardzo łatwo narazić się na miano homofoba, być oskarżonym o głoszenie poglądów homofobicznych. Ja nie mam tego typu skłonności, nie wyrażam ich w żaden sposób, który by nawet sugerował, że mam tego typu kłopot, a jednak wyraźnie chcę powiedzieć 2 rzeczy. Po pierwsze, nie ma powodu, dla którego ktokolwiek mógłby osobom homoseksualnym odbierać godność jako osób. Nie ma takiego powodu i nie wolno tego robić. I każda wypowiedź, która to sugeruje, będzie dziś wykorzystana w bezwzględny sposób przeciw tym, którzy w niefortunny sposób będą chcieli coś
powiedzieć nawet coś ważnego. Po drugie, z całym szacunkiem właśnie dla tego prawa godności, do godności dla każdej osoby, mam również prawo powiedzieć, nie zgadzam się z trendami promowanymi przez grupy homoseksualne, przez lobby, jakby się chciało powiedzieć, homoseksualne. Nie zgadzam się z pomysłami dotyczącymi zrównania związków homoseksualnych z związkami heteroseksualnymi. Ma to swoje racjonalne podstawy i mówię to po to, abyśmy zwrócili uwagę na pewną ważną różnicę, która umknęła panu prezydentowi Wałęsie, która wcześniej umknęła pani poseł Pawłowicz. Oboje w bardzo niefortunny, niestosowny sposób o problemie mówią, ale chcą powiedzieć coś ważnego, co niestety zostaje utopione, zaprzepaszczone w ich wypowiedziach, a mianowicie, że rzeczywiście grozi nam dyktatura mniejszości, że rzeczywiście grozi nam taka aporia, antynomia wolności, że grożą nam również inne zjawiska, które powinniśmy potraktować bardzo poważnie, a poważne potraktowanie tych problemów jest trudne, bo z jednej strony popełniamy faux pas, popełniamy kolejne gafy, mówiąc o tych problemach, a z drugiej strony mamy do czynienia z absolutną histerią i nadwrażliwością i nadpobudliwością osób homoseksualnych czy związanych z ruchami promującymi idee homoseksualne. I w tym całym gąszczu i bałaganie trudno jest odnaleźć jakąś racjonalność. Więc ja ją bardzo spokojnie postuluję, przypominając, że z jednej strony nie wolno nam z żadnego powodu kwestionować godności osób jako osób, osób homoseksualnych. Z drugiej strony mamy pełne prawo do tego, aby krytykować ich poglądy, krytykować ich postawy, uznawać ich postępki za niemoralne.